przycinam iglaki. Ja bardzo lubię w ogrodzie tajemnicze miejsca, rośliny, które się przewieszają, wyglądają przepięknie, bujnie, gęsto, ale nie lubię miejsc takich, abym nie mogła przejść, więc staram się zawsze na bieżąco przycinać iglaki, inne drzewa, krzewy, no co tutaj u nas w tym ogrodzie rośnie, a rośnie teraz bardzo pięknie, zdrowo, szybko, ale kiedy ma rosnąć, jak nie wiosną czy latem, prawda? Jesienią i zimą wszystko zostaje już zahamowane i wzrost roślin jest już dużo słabszy. Ogród różany też wymaga przycięcia, te róże, które już przekwitły, trzeba przyciąć. Tutaj jakiś pęk róży jest zaschnięty, też trzeba się go pozbyć, bo nie wygląda to zbyt elegancko, osłabia rośliny, a zupełnie niepotrzebnie. Te liliowce, które już przekwitły, również trzeba wycinać, te kwiaty. Chyba że ktoś sobie zostawia na nasionka, to jak najbardziej, ja nie zostawiam, dlatego też wycinam, po to, żeby rośliny się nie osłabiały, żeby nie traciły swojej cennej energii na nasiona, tylko żeby pozostałe kwiaty również mogły tutaj pięknie zakwitnąć. Bardzo tutaj ślicznie już zaczyna się robić kolorowo, ponieważ coraz więcej liliowców już kwitnie w ogrodzie i bardzo się z tego cieszę, a jest ich naprawdę, ten rok jest taki dla nich bardzo, ale to bardzo sprzyjający. Mają kwiatów dużo, liście zdrowe, ładne, ponieważ gdy były takie lata bardziej suche, no to liliowce wymagają podlewania, ponieważ to roślina jest, która kocha słońce, ale musi mieć dużo wilgoci. Wówczas rośnie zdrowo, nie choruje i jest naprawdę bardzo piękną byliną. Sam fakt, że w jednym miejscu może rosnąć przez kilkanaście dobrych lat. Oczywiście trzeba o nią dbać, to nie jest tak, że sama od siebie będzie rosła. Troszeczkę tutaj nam niszczy kwiaty pies, ponieważ biega jak opętany. Czasem, gdy kogoś czy coś usłyszy, no to już dostaje takiego szaleństwa, że potrafi naprawdę poniszczyć dużo. No ale pies jest przyjacielem człowieka, dlatego naszym zwierzętom to wszystko tutaj wybaczamy. Nie wybaczamy tylko szkodnikom, zwłaszcza ślimakom, których w tym roku jest naprawdę bardzo dużo. Patrzę niby na kamerę do Państwa, ale z tyłu zaciekawiły mnie jakieś ruchy na tujach. Myślałam, że to może zielony dzięcioł, bo czasem o poranku zdarza się, że on tutaj do nas przylatuje, ale nie, to jakieś inne ptaki. Goździki już przekwitły i czas o nie zadbać. Ja zawsze po przekwitnięciu przycinam. Zresztą bardzo wiele bylin przycinam, ale goździki już po raz kolejny nie zakwitną. No, może się czasem tam jeden wychylić, ale kwitnienia powtórnego już nie będzie. Za to będzie taki piękny, zwarty, gęsty, srebrzysto-zielony kobierzec i będzie on również piękny, dekoracyjny zimą. To też jest ważne, bo kolory w zimie też oczywiście są potrzebne, nawet znacznie bardziej niż latem, bo latem zawsze mamy siłą rzeczy dużo kolorów.
tak to sobie wygląda. Taki piękny kobierzec, srebrzysto-zielony, bardzo ładny. Też będzie bardzo piękną dekoracją, gdy tutaj zakwitną miliny. To spód właśnie milinów jest bardzo piękny, ozdobny. Zbiór boczniaków odbywa się cały czas od wiosny, wczesnej wiosny. Bywa tak, że są takie chwilowe przerwy, ale później jest ich bardzo dużo i mamy na pyszne gulasze. Ja robię też, tak jak Państwu kiedyś pokazywałam, maczam w jajku rozszczepanym. Dodaję sól, pieprz i później maczam w mące razowej, ponieważ ja nie używam bułki tartej. I smażę. I są naprawdę przepyszne, wspaniałe, chrupiące. Bardzo dobry dodatek do drugiego dania, czy tak jak powiedziałam, do gulaszu, zupy grzybnej. To jest boczniak ostrygowaty. Jest w piwnicy i mimo obawiałam się, że w piwnicy jest teraz dużo cieplej niż wiosną, ale radzi sobie doskonale. Od czasu do czasu trzeba cały balot zmoczyć, gdy nie ma boczniaków. Cały balot trzeba zmoczyć w wodzie, zanurzyć i później znowu ustawić na pojemniku z wodą, tylko nie w wodzie, tylko nad pojemnikiem z wodą. Ja mam akurat ścięty spód wiaderka nalaną wodę. Nie, i na tym sobie balot stoi. I naprawdę są boczniaki prześliczne, zdrowe, pyszne, pachnące. A tak wygląda balot z boczniakami. Ja tutaj cały czas obrywam, zbieram. Żeby boczniaki rosły, muszą mieć miejsce takie ciemne, ale nie bardzo ciemne. Chociaż kilka godzin światła, żeby jednak było. Miejsce przewiewne i w miarę możliwości miejsce chłodne. Rosną naprawdę bardzo pięknie. Ja myślałam, że gdy wiosną będzie już po pierwszym, jak to nazwać, wysypie tych grzybów, że już później nie będzie tutaj grzybów, ale one cały czas się pojawiają i cały czas je wykorzystuję.